Powitajmy pierwszych ćwierćfinalistów w Montrealu. Teraz to będzie miało miejsce, także wprowadźmy gladiatorów XXI wieku. Niech poruszą tłumy. Niech sprawią, że ta arena, w której są, po prostu zadrży. America, where you at? All right, that's good, but definitely we can top this a lot better. Canada, let's go! Will the number one seed to BlizzCon continue his success in WCS and move on through, or will the Queen of Blades get her vengeance in front of our home crowd? Ladies and gents, scream for Neeb and Scarlett! That's right, Mal. As friends take to the stage, they become enemies here, trying to advance on from the round of eight into the round of four. Scarlett looking for a potential dream run through this tournament, but again, ale teraz skilla na scenie się pojawiło. Wow. Niesamowita sprawa. Neeb oraz Scarlett. Dwóch zawodników z Ameryki mamy, to się rzadko zdarza na turniejach StarCraftowych, bo mimo wszystko Europa, no i zwłaszcza już Korea, oznacza się najwyższym skillem, no ale jakoś tak się urodził, prawda? Ten Neeb jakoś tak się wynurzył i faktycznie jest no zdecydowanie topką, jeżeli chodzi o umiejętności niekoreańskich graczy w StarCraftie, to nie można tego odmówić. Gratulacje, że im się to udało. Ile tam jest? 200 milionów ludzi w Ameryce? USA, ludność, zobaczmy, upewnijmy się. Nie, 323 miliony, aż się tutaj namnożyli, jak zergi. No dobra, czyli miałem złe informacje, chociaż może kilka lat temu jeszcze było inaczej. Albo mnie oszukali na geografii. No dobra, czyli nieco inaczej. Za momencik ruszamy. Czy grałem ze Scarlett? Jasne, że... Nie, chociaż czekaj, ze Scarlett? Wydaje mi się, że mi się zdarzyło na jakimś turnieju, ale chyba tylko raz. Z Neebem mi się zdarzyło o wiele częściej grać na... Na Neeba, tak. Na Neeba na pewno zdarzyło mi się o wiele częściej grać na ladderze. Na turniejach... Nie wiem, w sumie, nie pamiętam. Ale pamiętam dużo gierek ladderowych na Neeba. Fajnie go się olinuje. Nie tak rzadko wchodzi nawet. No i super, teraz tak mam ustawione, że Scarlett nie ma drużyny. Ja nie wiem, nie ogarniam tego. Naprawdę, to jest dziwna sprawa. Trochę informacji na temat graczy na waszych ekranach. I zaraz ruszamy. Ja bym chciała Scarlett pomalować ładnie, bo ją grabarz chyba maluje. Okej. Tak, na Neeba grałem oczywiście. Dokładnie, tak jak mówi Kashim, skończmy z tą mową nienawiści na czacie. Możemy sobie porozmawiać tak, jak to robią ci tam profesjonalni analizatorzy. Co zagrają? Jaki będzie wynik? Co kto jadł na śniadanie? Kto się przewrócił? Kto miał nieudaną noc w hotelu, czy nie wiem. Control kiedyś w ogóle opowiadał historię, jak to właśnie wracał z jakiegoś eventu i jak gdyby nigdy nic, przesłał się w jakimś chyba lobby czy innej poczekalni hotelowej w ogóle. Widzicie? Neeb taki oficjalny czasem, a jednak różne rzeczy się dzieją za kulisami. Wydaje się, że tak fajnie, że high life. Je jabłka, kapusta pekińską za kulisami, a czasem się musi przespać na dywanie. Każdemu się to zdarzyło. Mi się zdarzyło spać na betonowej posadce z Radkiem Daną nawet. To było w Lublinie chyba, na jednym evencie. No tak, pojechałem bardzo głupio, bo wtedy było tak, że uznałem, a sobie pojadę. Nie myślałem o noclegu za bardzo, bo coś tam miało być ogarnięte na miejscu, to że Neeb jakiś piwór. Nieważne w sumie. Spanie na betonowej posadce, nie polecam. Dark Puppy, Eduardo Starblack, ksywa Omikry 4KC1PA, dzięki za followy. Dobra, jesteśmy już poczekalni. Także spokojnie, za chwileczkę będziemy obserwować, kto się okaże lepszym reprezentantem kontynentu Ameryka. Mój Boże, ten czat. Ten chat experience. I agree. Don't do it. Oh, okay. No, I agree. No, Neeb
just going to take a 3-0. No, I agree. I think the star part, like the crowd rather, has been really crucial to the comeback last series, and it's going to be again here. So wszystko w miarę dogadane. Zobaczmy statystyki. Wow, ale oni mają bogatą historię gier ze sobą. Dobra, ale to zaraz, to jak już nam rozpocznie się widowisko, bo już mamy podsumowanie ze strony angielskich komentatorów. Jakby co każdy im full screen możesz odpalić, nie ma problemu. Jedziemy, jedziemy. Czy gracze są gotowi? Nie poszedł jeszcze do toalety. Zawsze zawodnicy mają różne rytuały przed grą. Jedni sobie ściskają kulki takie właśnie. Filan. To się jest tak. No nie takie kulki. To nie jest magiczna kula, mimo że wygląda jak jakaś kryształowa. Jaka magia w ogóle, nie? Niektórzy sobie ściskają takie tak zwane stres bole, inni idą do łazienki i. Nie wiem, na przykład polewają sobie ciepłe, ręce ciepłą wodą. Można mieć różne rytuały przed grą. Jak działa, to działa, prawda? Testujemy różne rzeczy i jeszcze inni sobie zdejmują buty. I Nip akurat jest taką osobą, ja przyuważyłem w Valencii, on zdejmuje sobie buty przed gierką. Spryciarz jeden. Oj, ten czat znowu. Witamy, witamy. Czy to Core Mothership Core? Nie, to nie jest Core Mothership Core, ale podoba mi się ten pomysł. Nip miał przypadkiem wybranego Terrana. Także ja już powoli będę wyłączać Clean Feeda i odpalamy w sumie dźwięki StarCraft. O ja cię, dobra, może nie aż takie dźwięki StarCraftowe. Nip mówi, że nie może grać inną rasą niż Protoss, bo jest beznadziejny. Jak on tak może? BHG Gamer 999, witamy na streamie, cześć. Zdejmuję buty, żeby zabić przeciwnika zapachem. Nie, nie sądzę, tam jest za dużo. Nie, nie sądzę, żeby taka była metoda. No po prostu pewnie trenuję bez butów, nie? Czemu jest taki nieduży delay, mimo iż kastujesz? Jeżeli jest event taki lanowy, to oni nie wymagają, żeby ustawiać opóźnień. Jeżeli oni by grali z domu, czyli taki bardziej online, prawda? To wtedy opóźnienie chyba dwuminutowe musi być, albo trzyminutowe, nie? Felo. Tak, Felo, to jest... Podpisuję się pod tym komentarzem, który teraz napisałeś. No dobrze, ruszamy. Czemu Rivkina nikt nie lubi? No nie wiem, no. Ja za bardzo nie miałem kontaktu z tym człowiekiem, więc nie wiem w sumie tak do końca. No ale może ludzie mają powody. Nie mam pojęcia. Kod aktywowany. Właśnie, Iluvatar, wysłałem ci już... Aha, no to wszystko działa. Kod został wysłany, zadowolony. Znakomicie. My już mamy pojedynek, także za moment będziemy do niego przechodzić, tylko nam się gierka załaduje. Widzicie już, że to właśnie ma miejsce. Dobrze, dobrze. Zamknijmy Clean Feeda. Oczywiście publika już tam szaleje. A my tutaj odpalamy. Odpalamy maszynę. Górny prawym rogu. Reprezentant Kanady, czyli Scarlett. Sasha Hosn, z tego co pamiętam. I w dolnym lewym rogu Nib. Tam w ogóle mi się drużyny nie pokazują. No Nip to w zasadzie, no... Powinniście w miarę kojarzyć, ale że tak powiem, przypomnę. Dwukrotny Miss World Championship Series. Raz niestety wygrał z Nerciem właśnie w finale. W Austin to miało miejsce. No dobry jest. Nie ukrywajmy, jest piekielnie dobry. Nie wiadomo skąd mu się to wzięło, ale jakoś tak wyszło i... Naprawdę jestem pełen podziwu, jak ten gracz gra. Od niego też często podpatruję taktyki, bo no umówmy się, jak patrzymy na graczy typu właśnie, czy to Nip, czy to Showtime, czy to Stats, czy to jakiś Classic nawet, czy to SOS, to już w ogóle. Podpatrujemy od nich taktyki, to są gracze, którzy wymyślają naprawdę bardzo fajne zagrywki i można od nich się dużo, dużo nauczyć. Nie tylko w kwestii skopiowania i wzięcia sobie tej taktyki, ale też w kwestii samego jakby myślenia o grze, bo to jak już człowiek troszeczkę się interesuje tym StarCraftem, zaczyna myśleć, potem zastanawia się, jak inni myślą o tej grze i faktycznie jak spojrzy się na takiego gracza jak Nip, czy to Showtime, czy też właśnie ci inni, których wymieniłem, to faktycznie mają naprawdę świetne pomysły na gry, bardzo często. Tutaj taka klasyczna rzecz, o której jeszcze w sumie na tym evencie chyba nie mówiłem, czyli ograniczanie wydobycia minerałów w takim skromnym zakresie, ale zawodnicy, skoro niewiele się dzieje póki co, to coś takiego robią. Jak ktoś nie wie, to w StarCraftie ze złoża minerałowego można zbierać tylko jeden robotnik w danym momencie, nieważne czy nasz czy wrogi, tylko jeden w danym momencie. Czyli jak na chwilę z niego zbieramy, to przeciwnik teraz nie może z niego zbierać. Ale no,
jak widzicie, niby zebrał mimo wszystko Krysza. Bo to chodzi o to, żeby zacząć zbierać, ale nie zebrać. Anulować i znowu zacząć zbierać, nie zebrać. I wtedy Scarlett nie może właśnie zbierać pieniędzy. No ale niby nie wyszło to tak najlepiej, to też było za sprawą tego, że była ta probka odganiana. No i czekamy, czekamy. Jakieś sensowniejsze rozwinięcie całej sytuacji, bo oczywiście NiP zagrał ekspansję standardowo po gatewayu. Natomiast co w sumie jest nawet już takie interesujące, jest to Mothership Core. Scarlett już wysyła Overlorda na odpowiednią pozycję. Jest taka pozycja, w której oczywiście Zerg no nie tylko się będzie niesamowicie wpatrywać z oporem maniaka w to, czy tutaj jakieś jednostki są, czy coś podobnego, ale to, w jaki sposób Zergi zdobywają w początkowej fazie gry informacje, też no, zależy od tego właśnie, w jakim miejscu może być ustawiony Overlord. I jak na przykład tutaj staniemy Overlordem, no to widać przede wszystkim, to jest mega ważne, czy są zajęte asymilatory w naturalu. I to zależy, w którym momencie one są zajęte. Tutaj po zegarku widać to, no na tej podstawie można wywnioskować, co gra Protoss. Tak, no czasami pira ze drzwi, czasami mniej lub bardziej właśnie dokładnie Overlord będzie lecieć do głównej bazy w poszukiwaniu właśnie jakiejś technologii. Co ciekawe, niby... Wow, okej. Okay. No i to właśnie to jest ta inspiracja, o której mówiłem. Okej, okay, bo normalnie Protoss w tym momencie już robi technologię, czy to Stargate'a, czy to Twilight Council, czy to Robotics Facility i coś innego. A tutaj wyjechał z trzecią bazą, to taki trochę SOS mu się załączył, mam wrażenie. Bardzo, bardzo kreatywny zawodnik z Korei. No po niby się nie spodziewałem czegoś takiego i robo do tego wszystkiego. To też jest w sumie dość sensowne, bo faktycznie będzie bardzo potrzebować jednostek, no umówmy się, na jednym gatewayu to wszystko gra. O, i Scarlett tutaj nie widzi. O, wow, to jest super wa... O, ale zergi będą teraz sprawdzać tą lokalizację. Bardzo istotna sprawa. Bardzo istotna sprawa. No w sumie widać, że nie ma tutaj żadnej technologii, więc należy właśnie upewnić się, czy aby na pewno tej trzeciej bazy nie ma. Jest, więc już jest jakaś reakcja. Mam wrażenie, że... A, okej. Okay. Znaczy była reakcja wcześniejsza na potencjalne proxy gatewaye, bo taka była pierwsza pewnie myśl Scarlett. No dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. No to gdzieś coś musi być, więc albo trzecia baza, albo gdzieś poukrywane gateway, więc roachy byłyby kontrą na te jednostki z gatewayów. No ale nie ma, no to można anulować roach warren oczywiście. No dobra. Wracamy do takiej bardziej już, myślę, że spokojnej rozgrywki, przynajmniej jeżeli chodzi o najbliższe kilkadziesiąt sekund. Raczej tutaj nie będzie jakichś mocnych ataków, Scarlett będzie dronować, NiP będzie głównie robić probki, no ale już powoli też robi kolejne asymilatory swojej ekspansji. No i obszajamy. Co tutaj takiego teraz przygotuje nam NiP? Czy też jakiś atak szybki? Ale to, znaczy szybki, to nie jest szybki atak, ale chodzi o to, że on jest niespodziewany, no bo skoro Protoss zajął tak szybko trzy bazy, no to wiadomo, że myślimy o tym, że będzie grać tak no pod co najmniej 8, 9, 10 i więcej minutową grę. A nie tutaj jakiś nagły atak w ogóle nie wiadomo skąd. No a mamy, no, mamy tutaj trochę tych gatewayów, 5 gatewayów. Bardzo interesujące w sumie. Super nietypowe, ale bardzo mi się to podoba, co robi NiP. To jest coś na pewno, co na pewno Zerg nie jest przygotowany tak do końca. Zwłaszcza, o, zwłaszcza, że zobaczcie, mega szybka czwarta baza. To jest oczywiście też bardzo mądre zagranie ze strony Scarlett, no bo... po prostu skoro NiP zajął tak mega szybko trzecią bazę, to czemu Zerg nie miałby zająć czwartej bazy? Z reguły tak powiedzmy, że w StarCraftie jest, że Zerg ma jedną bazę więcej od Protossa i jest taka w miarę wyrównana rozgrywka. Tak teraz i działają. No więc co robi NiP? Robi taki bardzo niewygodny timing, żeby właśnie ukarać taką potencjalną bardzo szybko czwartą bazę. No ewentualnie zadać obrażenia, wymusić jednostki militarne, żeby nie było za dużo robotnic, prawda? Fajna gra, trzeba przyznać, już taka nietypowa co najmniej, ale na tym poziomie to się dość często zdarza. Jak gramy totalny standard, no to jednak zawodnik przeciwny może być niesamowicie dobrze przygotowany na coś takiego. No dobra, NiP sobie ogarnie hotkeje, z tego co widzę, bo przypadkiem widocznie usiadł, ktoś nie sprawdził. Nie no, NiP, no, z reguły zawodnik sprawdza, czy coś jest takiego robione. Ale oni też są tak, patrzyłem, że tylko usadzą ich na tej scenie i już graj. Takie ruszaj w świat. Natomiast, no faktycznie czasem się zdarza tak, że może nie ustawił sobie wszystkiego, jakby tylko chciał. No to korzystając z chwili, Alzal, dziękuję za followa i bardzo, o, jeszcze dużo pana zdonatował. Dziękuję ci bardzo mocno, dużo pana przesyła wiadomość. Ludzie płacicie prepaidy na MMA, a tu macie za free, docencie rozrywkę, w której uczestniczycie. Proszę bardzo, jak ten z morałem tym razem donate. Dziękuję bardzo mocno, dużo pana. No coś w tym pewnie jest. Chociaż przyznam się szczerze, że mi się nie zdarzyło zapłacić za prepaid do MMA. Jakoś nie jestem gorącym, gorącym fanem. No wiadomo, nerd, no całe życie przy komputerze, gdzie ja tutaj jakieś walki, prawda? Chociaż jakieś kompilacje zdarzyło się zobaczyć, powiedzmy.
Ale że sam na ring coś takiego. Chociaż zdarzyło mi się być na jakichś kilku lekcjach z tego, z Aiki Jujutsu czy coś takiego. Tak, zdarzyło się. Nawet fajne to było. No ale byłem mały, no to się za wiele nie nauczyłem i też nie za wiele tam chodziłem. No nieważne, nieważne. Dobra. Nie mogę zmienić jej w grze. Uuu, nie będzie grać coś z nie swoimi skrótami klawiszowymi. No i co w takiej sytuacji, panie sędzio? Aha, okej, sędzia po prostu wznowi. Nieważne. Jedziemy dalej. Nip nie może zmienić swoich hotkeyów, tak jakby tego chciał. Okej, ciekawa sprawa. A tak, pay-per-view, dokładnie. To nie prepay, tylko pay-per-view, dokładnie. No dobra, powracamy do gierki, bo trochę te pauzy nas wybiły, znaczy mnie przynajmniej wybiły z rytmu. Sprawdzamy, co Fenix zrobi. No nic nie zrobi w sumie. No ale dobra, już się dowiedział, że są jakieś hydry. Teraz bardzo ładne wymuszenie ze strony Niba. O, to też jest mega, to jest super dobre. Oczyszczenie creepu na tym etapie gry, świetna sprawa. Znaczy za chwileczkę te kryptomory powstaną, ale jakby na przykład tego zerk nie zrobił, no to to jest świetna. No wow, okej, super sprawa. Piękna sprawa, naprawdę. No to zresztą przed chwilą o tym mówiłem, no nie? To jest za darmo anulowanie czwartej bazy. A to normalnie, to nawet jakby standardowo grał zerk. To nie byłaby taka, że wczesna baza Protosa, to ta czwarta baza już powinna się robić, tak? Naprawdę jestem pod dużym, dużym wrażeniem tego, co Nip nam tutaj pokazuje. Oczywiście 8 Wargate'ów już jest, przejście też w Dark Templarową technologię. No ładnie, ładnie, naprawdę Nip. Już z inicjatywą, już z pewnością siebie. No, trenował dużo w Korei, więc siłą rzeczy skill powinien być. A dawaj na ring, Jesus. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Ładnie porozsyłane zerglingi, żeby kontrolować Xel'Nagi oraz całą mapę do tego Overlordy. Tutaj też zostawione tak, żeby właśnie widzieć, czy przypadkiem coś się z powietrza nie czai. Też dobry zwiat Niba. O! Kalafiory! Jak to niektórzy mawiają, czyli Swarm Hosty. No, tego też się trochę nie spodziewałem, ale czy to właśnie jest dobra decyzja przeciwko adeptkom, które są przecież bardzo mobilne? No, Locusty tak nie do końca. O! Będzie się działo. Za momencik Nip oczywiście będzie atakować. Warp jest też jest piekielnie ważny w takiej sytuacji. Co ciekawe, Swarmhosty, czy tam Cryptumor w sumie nawet zauważył w tym momencie, co się tutaj dzieje. Jaką on w daleką wizję ma ten Cryptumor? O co tu chodzi? No ale dobra, skupmy się teraz na dalszym ataku Niba. Po raz kolejny zniszczy czwartą bazę Scarlet. Warpism z tego co widzę tutaj bardziej od frontu będzie podlatywać. Myślałem, że może w kierunku głównej bazy. No nie robi teraz Nip zbyt wiele. O, są Dark Templary, Dark Templary. No właśnie, co te Swarmhosty najlepszego zrobiły? O Jezu, nie wiem co robi Scarlet w tym momencie. No ale dobra, atakuje, 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 napiera, napiera, tutaj od góry też jakieś Swarmhosty, wszystko widzi Nip swoimi jednostkami, no i z Xel'Nagi też przede wszystkim, nie mam pojęcia co tu chodzi, co tutaj autor ma na myśli, nie? Dalej atak Protosa trwa, mam wrażenie, że te Swarmhosty są bardzo tutaj potrzebne do obrony, chociaż może z samymi buildingami się uda, może to wszystko jest perfekcyjnie skalkulowane. Locusty zaczynają harasować trzecią bazę, na pewno gateway panu ewentualnie pylony. Photon Overcharge zostanie użyty. Powinien to obronić Protosa i teraz atak do tej bazy, bardzo dobrze użyty, force fieldy, żeby nigdy nie mogło się połączyć. Perfekcyjny atak Niba na ten moment, cztery drony już padły, no ale chwileczkę, bo teraz zostały zniszczone force fieldy. No nie, za mało te Bane'y zrobiły mam wrażenie, chociaż jeszcze nie, dobra, okej. Drony też zaabsorbują co nieco obrażeń, ale są posiłki w postaci adeptek, no i Nip zmiażdżył. W tym momencie ekonomię Scarlet, no i też te wszystkie hydralisty. No jest trochę Locustów, fajnie, spoko, ale tak jakby ta baza nie padła. Tu się nic nie wydarzyło, te Swarmhosty stoją, no i się tylko patrzą. Jak szpak 5 złotych, GG. Ale dobra gra Niba. Zrobił teoretycznie niewiele i takich niepozornych ruchów, ale one w skutkach były dramatyczne. No zobaczmy jaka będzie reakcja. Jak zaripostuje tutaj. Język, to jest póki co jedyna reakcja. Bez hotkeyów zagrał, prawda? I tak wygrał. Znaczy nie wiem, czy bez hotkeyów, czy może coś tam mu się nie chciało wklepać do końca. Ale ładna miazga. Nowy build, ten szybki Nexus trzeci. Fajne, fajne, naprawdę. Ale to wszystko trzeba mieć naprawdę perfekcyjnie rozegrane. No ale też umówmy się, no jeżeli by na przykład zerk zagrał ten atak, który zrobił. Kto to zrobił? Zaraz wam powiem, tylko jeszcze się upewnię, że będę w poczekalni. Chwileczkę. Okej, mamy zaproszenie.
Tak, to był też build ze strony Scarlet. Okej, okay, już sobie przypomniałem. To był build ze strony Scarlet na Harstem, a zresztą też w ogóle na tej mapie. Czy na przykład jakby tu poszły ten drop z królówkami, z ringami i tak dalej, to na przykład Nip by momentalnie przegrał, nie? To jest też takie ryzyko. No ale kto by się spodziewał akurat czegoś takiego, bo Nip i Showtime właśnie słyną z takiej niesamowitej solidności, oni bardzo rzadko ryzykują. Także ciekawa naprawdę taktyka ze strony Niba, absolutnie skuteczna. Tak, ginie się nam właśnie szybkie all-in, dokładnie. SK Tancel Doto, dziękuję za followa. Ainer, Piotr 12346, witamy. Leleland, witamy. Też dziękuję za followa. Szybka gra. Jak na tyle bas, ile zrobił Protoss i Zerg. Be Calm, witamy na streamie, cześć, cześć. Nie wiadomo, czy na jakiś dopalaczak nie jest Nip, tak. Nie wiadomo, czy ta grzywa też nie zasłania wzroku widoku na rozgrywkę, ale myślę, że zostałaby wtedy Nie, jest tutaj, jest tu tunelek wizyjny. Noctowizor. Full NA. Full NA. No widzę, że gościu też taki, raczej właśnie z Ameryki. Bo widać, że z dystansem. Mamy już kolejną rozgrywkę, także przechodzimy do niej. Ja już wyłączę clean feeda, żeby tutaj nam nic nie zalegowało. No i ruszamy. W samym momencie będą wszystkie dźwięki. Chwila, sorry. Okej, okay, już działa. Kurde, wróg. Zawodnik z Kanady, Scarlet. I w dolnym prawym rogu oczywiście mnie bezwrażny Ting. Zawodnik z Ameryki. Muszę się upewnić, bo tutaj pamięć jak zwykle szwankuje momentami. Zerg jest obecnie... Tak, 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 Team Expert. Scarlet jest w drużynie Expert. Razem z Blajem, razem z Bianem. Także naprawdę mocarni. Członkowie drużyny. Ascension to Ayur. Kolejna mapa. No mapa bardzo standardowa i w sumie tak kiedyś pamiętałem, że sobie podpatrywałem... A tak, w Walencji też podpatrywałem, na jakich mapach w zasadzie gra Nip na swoich przeciwników. No wtedy też była inna pula, prawda? Aczkolwiek zaintrygowało mnie trochę, że on w zasadzie Ascension to bardzo szybko wetował. No a tutaj jedna gra na tej mapie. No też to może być podyktowane tym, że jeszcze inną, która mu się bardziej nie podobała, zawetował. Aczkolwiek, no nie wiem, czy to jest właśnie... Łatwy plac boju dla Protossa. Może właśnie dlatego wybrał też znowu taką trochę ryzykowną taktykę, czyli Nexus First. To może też tak być. Bo, no umówmy się, znowu jakby dostał jakieś, nie wiem, 12 pól czy coś takiego, mógłby przegrać. No ale kto teraz gra 12 pól oczywiście. Into the Sadness, dziękuję bardzo za bitsy. O mój Boże, jakie tutaj jeszcze komentarze w tych bitsach. No ale dobra, jak ktoś jest zainteresowany, Into the Sadness, dziękuję bardzo za wsparcie. Pozdrawiam. Tym razem Nib, jak widzicie, ukrywa swojego drugiego pylona w rogu głównej bazy, żeby oczywiście ukryć niebawem tam technologię. Tymczasem no, najprawdopodobniej drugi gateway już za chwileczkę. No znaczy też nie trzeba go robić zawsze, ale no wielu protosów go buduje. Tym razem Nib się na to nie pokusi, tylko będzie od razu Cybernetic Core. No i pewnie będzie chciał odłożyć trochę pieniędzy na szybszą technologię właśnie w tym miejscu. No najprawdopodobniej Stargate, standardowa gra i tak dalej, nie spodziewam się tutaj. Chociaż w sumie on jest, nie no, Nip tam prawdę ma, jest człowiekiem 1001 buildu. Więc pamiętam też w sumie jak na Sortofa zagrał tutaj, nie wiem czy też nie wiąk shopping, taki dziwny atak, że zrobił podwójnego Archon Dropa. Co już obecnie jest troszeczkę rzadkością, no ale to w sumie Protossi dalej używają. Plus takie adeptki jeszcze do tego z szybkością do ataku. O ile dobrze pamiętam, więc naprawdę może on zrobić wiele, no ale najczęściej jest wybierany Stargate, tak jak i tutaj widzicie. Królówka. Jedna i druga za chwileczkę będzie, przyspieszenie do zerglingów. Oczywiście z tego wszystkiego jeszcze ze strony Scarlet mogą się pojawić zerglingi w dużej liczbie, no i atak mocny. Chcę zauważyć, że tutaj dalej jest gaz zbierany, więc tym bardziej jest szansa na jakiegoś olina szybkiego, zobaczymy. To było na Odysei. A, faktycznie możliwe, że na Odysei. Mi Ascension i Ayur bardzo mocno się kojarzą z taką samą mapą, no, mimo że tutaj nie ma złotej bazy akurat. Jeden Overlord już ustawiony w niezłym miejscu. A zobaczcie, jak Nip elegancko już zrobił tego jednego pylona, żeby właśnie taki drop z zerglingów nic mu nie mógł zrobić. No ale też możliwe, że Scarlet po... momencik, tutaj jest Evo Chamber. Czyli jakieś takie plany były.
Jakieś plany były, no już trochę tych zerlingów się tutaj pojawiło, kolejne są robione, chociaż one na ogół też są, żeby skontrować pierwszą adeptkę, która idzie, ale no widać, że się tutaj... Ten Overlord czaił. Już chciał się sobie robić te komory? Komory zrzutowe? Jakieś takie komory pamiętam, że on ma. No i miały być tutaj desanty, no ale że jest dobrze ustawiony ten pylon, to za bardzo nie ma to sensu, chyba żeby może z tej strony bardziej przeatakować. No zaraz zobaczymy. Tutaj adeptka oczywiście zostanie bardzo dobrze przechwycona przez Scarlet. To jest taki duży plus, jeżeli chcemy właśnie szybko atakować, no ale widzę, że już ten pomysł został zawieszony, co najmniej zawieszony, czy też może nawet zupełnie porzucony, bo są robione drony, jest robiona defensywa. No jak są tak właśnie te pylony poustawiane, to za łatwo jest to skontrować najwidoczniej. Kolejny, ale sobie tutaj zrobił piękne pole zasilające NiP. Dobra, zobaczmy jak ta Oracle sobie teraz poradzi. Scout trwa w najlepsze, do tego wszystkiego oczywiście Fenix, żeby niszczyć Overlordy po mapie. To tak podobnie robią taranie z Wikingiem oczywiście. No i do tego wszystkiego Fenix też będzie w stanie trochę potem sprawdzać, co się dzieje. Zamrozi jajka! Znowu! Tradycji stało się zadość. Zamrożone jajka Scarlet. To jest bardzo dobra taktyka, bo w zasadzie jest no, bardzo niewielka szansa, że to nie wyjdzie. A w tym momencie na przykład, wiecie, Overlord jest o wiele później, czyli na supply bloku, teraz jest Scarlet, ta drona, ta larwa, to wszystko jest nieużywane, nie? To jest takie obrażenia teoretycznie bez obrażeń. To jest bardzo spoko sprawa. No i dobra, trzeci Nexus. Grany przez Niba w piątej minucie, czyli tak standardowo, jak po Stargate'cie się zrobi bezpieczną trzecią bazę, no to właśnie tak. No i Robo Facility, o! No, jeszcze zamikrował tak Oracle, że... A, no dobra, nie, to jest jedna dronka. Myślałem, że tutaj więcej padło, ale to mi się przewidziało. No jedna drona to niewielkie obrażenie, ale tak jak mówię, tutaj w tym zamrożeniu się bardzo, bardzo dużo odbyło wbrew pozorom. No i do tego mamy O kurczę, tutaj sorry, przeoczyłem z tą szarżą trochę, ale faktycznie za chwileczkę Protoss będzie mocno napierać. No, potencjał jest duży, aczkolwiek NiP tutaj nie inwestuje w to, no jakby wszystkiego, tylko po prostu to jest fajna presja z Archonami, z Zelotami. Ale jak to szybko uderza, 5.35, on ma 8, jak on to... No to ten Nexus First chyba jest, ja jeżeli policzę mu gateway'e, czy 8 gateway'ów? Mój Boże, naprawdę ładna gra, trzeba przyznać. No i teraz jeszcze królówki odciągane w kierunku czwartej bazy, tak żeby właśnie ten atak miał jeszcze łatwiejszy wjazd. No i proszę bardzo, już nadlatuje, już się wjeżdża NiP w całą... Zergowską bazę, przydałby się jeszcze tutaj może jakiś warping zelotów, za chwileczkę na pewno on się pojawi. No i proszę, to się może zaraz też znowu zakończyć, przy dobrym mikro potencjał do zadawania obrażeń jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Zeloty już zaczynają swoje rajdy po dronkach i po wszystkim, no ale są też w ramach odpowiedzi Benigi, zobaczymy czy Stasis War też zrobi robotę. Zeloty nie robił najlepszych szpagatów, ale w ostatnim momencie nie podnosi je do Warpizma. Bardzo dobra gra tego zawodnika, zamrożone zeloty, no i teraz nie ma w zasadzie co niszczyć Warpizma, bo królówki bardzo mocne obrażenia otrzymały, ależ teraz wyjaśnia NiP. No takie niepozorne rzeczy, a jak to jest fatalne w skutkach dla Zerga. No sami widzicie co się tutaj wydarzyło, to jest po prostu miazga, to jest dominacja. Bez najmniejszych wątpliwości NiP obejmie prowadzenie 2-0. Jeszcze podnosi tego Archona, jeszcze zamikruje, jeszcze się będzie popisywać. Jedziemy, jedziemy na kolejną mapę. No nie ma już żadnej możliwości. Samimi zerlingami tego Scarlet nie obroni. To są Archony, to są zeloty, to jest za dobre przeciwko zerglingom. GG. No nie spodziewałem się. A za tym wszystkim zauważcie, że NiP miał jeszcze 59 probek, czyli on tutaj wcale właśnie nie olinował, tak jak mówię. To była taka mocna, wyważona presja. Zobaczmy reakcję. Po prawej takie raczej niezadowolenie, a tutaj w sumie... Jakby ktoś tak zobaczył ich twarz, a nie wiedziałby w ogóle o co się dzieje, to myślę, żeby nie wiedział, że kto wygrał, kto przegrał. Niesamowicie szybka gra. Daniel Navarro, IMD04, Ramirito, dziękuję za followy, witamy. Niesamowicie szybka gra. No i tutaj zafejkował. Zamieszał. O, widzę, że chłopaki tam jeszcze chwilę chcą sobie porozmawiać. Troszkę szybkie gry, prawda? Jednostronne. Także chwileczka i przechodzimy do kolejnej poczekalni. No co zrobić, no gra się wydaje cały czas, równa do pewnego momentu, a potem NiP zaczyna atakować i w sumie to GG. Ale widać jak niesamowicie silny to jest gracz, nie?
Nic się nie dzieje w teorii, a w praktyce to jego plan jest, no taką ma cichą kontrolę nad grą. Cichy zabójca protosjański. Nawet bez Dark Templarów jest w stanie wygrać. Nie to, co inni protosi. Naprawdę, świetnie to wymyślił wszystko. No, ale to też jest oczywiście błąd Scarlet, że nie zostało to wyskautowane i tak dalej, i tak dalej. Także wchodzimy już do gierki. A Collide będzie? Zła mapa jest założona z tego, co widzę. No, zła mapa jest założona chyba. Ale dobrze. Myślę, że... No po prostu... Nawet nie chodzi o to, jak grają, tylko że po prostu lepsze myśli... Lepsze mentalnie jest NiB. W takim sensie, że po prostu no, lepiej dobiera taktyki pod grę. Widać, że gra zachłannie, bo widocznie dobrze przewidział. Widać to po wygranych, że Scarlet będzie, nie będzie w stanie się zdecydować na szybki atak, prawda? Także w ten sposób myślę, że NiB to bardzo ładnie rozgrywa. No bo w zasadzie szybkie ataki na NiBa teraz mogłyby go bardzo ładnie ukarać. Zwłaszcza na tej pierwszej mapie to byłoby bardzo łatwe zwycięstwo, no nie? To się odezwi? Nie, no spokojnie, to zaraz będzie ogarnięte. Still wrong. Za poczekalnia. No, trzeba chwilę poczekać. Admin nie ogarnął. Mamy winnego. No dobra, spokojnie. Za moment wznowimy. Kiedy wychodzą rewolucyjne zmiany w jednostkach? W okolicach listopada, poblisko nie po Mistrzostwa Świata. Wtedy ma być rewolucja. Widzę, że jakieś takie dziwne przejście ma miejsce. A nie, dobra, już wracamy na publikę. To dobrze, to dobrze. Także chwila, moment i ruszamy. Hype się zaczyna. Sorry, nie widzę tego. Okej, teraz Scarlet jest. Wiecie, ja tutaj cały czas jestem w poczekalni, żeby przypadkiem nam nic nie umknęło. Dobra, Acolyte jest założony. Kick and go? O co tu chodzi? O, transparenty za NiBem? NiB knows best. Proszę bardzo, ma swojego fana. O, jeszcze jest ostrze! Jest dmuchane ostrze zelotowe. Ja mam takie dwa ostrze nawet. Nie, że komuś zajomałem, ale dostałem. Jedno, a drugie... No, drugie w sumie też dostałem. Tak, to są ostrza psioniczne, zelotowe. Każdy chciał być w życiu przez moment zelotu, na pewno. Kto nie wziął kijków w lesie i nie zaczął się bawić w zelotę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Byle nie po rękach. Pożyczyłem bez oddawania, nie. Ja tak nie robię. Okej, za sekundkę start, bo widzę, że... Jeszcze się tutaj organizatorzy nie do końca dogadali. Ready, go. Sasha, dobra, dogadaliśmy się wszyscy, już ruszamy. Jeszcze ostatnie rzuty na NiBa i na widownię. Ale tak jak widzicie, trzeba będzie już przechodzić do rozgrywki. No i właśnie, go. Ostatnia, być może mapa. No NiB póki co dominuje, tak jak mówię, prowadzi 2-0. Acolyte. To jest znowu taka mapa, na której NiB może pokazać swoje buildy. Nie wiem, czy pamiętacie, NiB na Tiwaja zrobił na tej mapie kariery. Na Terana zrobił kariery. I to weszło, chcę zauważyć. I to się udało. I on przetrwał, tak. I on to zrobił. Naprawdę niesamowity wachlarz zagrań. No ale dobra, najpierw w górnym potem rogu Scarlet, kolor czerwony, Kanada, Don Lewruk, NiB, kolor niebieski, Ameryka. Klasycznie pylon w okolicach, miejsca, gdzie będzie się proto zbarykadować. No mapa, jakby ktoś jej przypadkiem nie znał, ale wątpię.
Tutaj jest ekspansja bardzo bezpieczna z tego względu, że do naszej głównej bazy prowadzi tylko wąska rampa. Wystarczą dwa budynki typu Gateway Cybernetic Core i w zasadzie już jedna jednostka typu Zealot, Stalker, Adeptka są w stanie zablokować Protossa. No dlatego też Protossi niejednokrotnie grają tutaj właśnie Nexus bardzo szybko, dopiero potem jakieś tam zabudowy i tak dalej, i tak dalej. Zergi też lubią na takiej mapie zrobić dwie haczerki przed spawning poolem i nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego tutaj było ze strony Scarlet. To jest potęga zergów, którą ja bym wykorzystywał, gdybym grał zergiem na okrągło, czyli właśnie kiedy się da to szybkie trzy bazy, bo ile tych dron może zerg narobić, to inna rasa nie jest w stanie dotrzymać kroku, ale mimo wszystko Scarlet preferuje bardziej bezpiecznie, czyli Expanding, Extractor, Spawning Pool, to jest taki dość standardowy scenariusz. No na szczęście dla zerga nie jest to Nexus First, chociaż może Nib akurat ma pomysł, żeby jakoś szybciej ze Stargate'em przeatakować, albo jakaś inna koncepcja na atak, no bo jeżeli oczywiście zrobi najpierw Nexusa, dopiero potem Gateway Cyber, no to nasza potencjalna technologia oczywiście jest nieco później, aczkolwiek mamy pieniędzy o wiele więcej, to tak zawsze coś za coś. Asymilator zajęty. No i to będzie miejsce... I co tu jest? Co to jest? Kałuża? To jest jakaś kałuża? Ktoś po prostu się załatwił i nie posprzątał. Tutaj też... Aha, no tak, no w sumie tutaj... Tutaj gra zerk, nie? No to w sumie nieważne. Nieważne, ale jakoś takie dziwne odbicia tutaj. A, bo tu deszcz pada! Ło, tutaj deszcz pada. Te odkrycia kasterskie, nie? Po raz pierwszy ogarnąłem, że na tej mapie pada deszcz. A tu grzyby są? Nieważne, nie patrzmy może. Ty jak tu, co to jest? Ja patrzę na wprost, a dopiero teraz to zauważyłem, bo ja nie patrzę na takie rzeczy. Ja widzę, ale nie patrzę. No dobra, nieważne, Stargate jest zagrany. Wow, na mapie jest coś innego niż Butaliski. Mapy potrafią być naprawdę... O, to jest Mothership rozwalony. Wow. Okej, jest trzecia baza ze strony zerga w standardowym momencie. Overlord powoli dolatuje. No i faktycznie będzie tym razem zagrany Stargate. Najczęściej jest to wybór na dużych mapach ze strony Protossów, ale oczywiście co gracz to koncepcja. Jakieś świetliki? Co to się dzieje? No bo ja gram na niższych detalach, normalnie takich rzeczy nie widzę. Po raz kolejny mamy bardzo interesującą rzecz ze strony Niba, bo zobaczcie, jak szybko zajął asymilator. Znaczy obydwa asymilatory, nie tylko w głównej bazie, ale też w naturalu właśnie. No to co, no to może, no to na przykład co się z tego może urodzić? Mogą to być szybkie kariery dla przykładu, ale mogą to być też na przykład Mass Oracle właśnie. No bo jedno jest pewne, no coś Stargate'owego, bo no inaczej nie ma to za bardzo sensu, według mnie. No dobra, może jeszcze jakiś timing z Archonami. To też czasem może by się wydarzyło, ale na ogół się jeszcze dodaje 3 gateway'e przed asymilatorami w naturalną. Także tutaj no jest pewne, że to będą właśnie te Stargate'y, zresztą to jest już nawet pokazane. No i bardzo istotne, że Scarlet to zauważy, to jest też super informacja. Adeptka była po drugiej stronie mapy, ale nie miała absolutnie żadnych zabić, bo na tak mapie, tak dużej mapie nie ma mowy o tym, żeby zerg był nieprzygotowany. Teraz próba harasu, jedna dronka, druga dronka, no ładnie nawet wyszło, trzeba przyznać. No i tutaj już raczej bez żadnych problemów niby odpędzi zergningi. No ale żaden zerg raczej nie zakłada, że na tym etapie gry zrobi jakieś ogromne obrażenia z 6 zergingami. No i właśnie, teraz wszystko zostało wyskautowane. W ogóle przypomina mi to nieco Build Order, jaki Nib zrobił na Nercia w finale w Austin. Znaczy to nie jest to samo na pewno, ale jednak ten Void Ray mi tak trochę pokazuje coś takiego. No dobra, to będzie Mass Oracle ze strony Niba. Widzieliśmy dzisiaj, jak grał to Has na Snuta. I Has na pewno też to zagra na TLO, chociaż tych gier akurat nie pokazywałem, ale jestem przekonany, że tak było. No proszę. Zupełnie inny styl gry. Co grę? W sumie tak podobnie jak Masa, podobnie jak niektórzy Terranie. W ten sposób właśnie zaczyna grać Nib. No i proszę bardzo, po raz kolejny zamrożenie wszystkiego, co było do zamrożenia. No oczywiście haczerka, nie, jakby się dało zamrozić haczerkę, to jest totalna imba. Aczkolwiek zergi mają taką umiejętność overseerem jak Contaminate. Można to rzucić na dowolny budynek wroga i on przestaje produkować, na przykład na Stargate, na Robo i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe natarcie, trzeba przyznać. No teraz próba zaatakowania. Wow, okej, okay, to mogłoby być interesujące, ale nie udało się. Ale ewidentnie wymagało to idealnej defensywy ze strony Scarlet. No, cały czas trzyma się bardzo dobrze przy życiu. No, ale nie zmienia to faktu, że szansa do zadawania obrażeń dalej jest. 3 dronki padły. No. Chyba padnie nie padnie. Ależ wymierzone, wyliczone to musi mieć Nib, albo no właśnie jakiś łód szczęścia. Trzecia baza za momencik będzie w pełni
obsadzona. Widzę, że w pierwszej kolejności NiP zabiera się za gazę, to już bardziej wskazuje nam na to, że będą dalej grane jednostki powietrzne. No póki co Oracle, najprawdopodobniej potem będą to kariery, chociaż też zależy, co zagra Scarlet. My widzimy już Hydra, Dena, Spire oraz... O, właśnie! Spire, NiP, czy widzi Spire? Sorry, to jest ważniejsze teraz. O, ale stracił! Stracił, ale czy widzi Spire? Mega ważne to jest. Bo najczęściej jak Zergi chcą łatwo skontrować takiego Protossa, no to robią właśnie albo koruptory, mega szybko, na niskiej liczbie dronek, czyli tam około 66. Niskiej tak, no w porównaniu, nie? Albo czasem mutaliski, ale mutaliski są niesamowitym ryzykiem, znaczy, no ryzykiem po prostu, dużym ryzykiem, jak przecież Protoss ma czy Stargate'y, no bo to jest... No ale właśnie dlatego czasem te mutaliski zaskakują niektórych graczy. W tym mnie, niejednokrotnie. No ale dobra, są Void Ray, więc wydaje mi się, że NiP akurat będzie nie najgorzej przygotowany na potencjalne koruptory. No, teraz Wiat Oracle, taki, no, dobry, wydaje się, że dobry, ale jednak potracił bardzo dużo. Bardzo dużo. Zobaczmy, jak te straty. 400... A nie, on 3 Oracle łącznie stracił. No, wydawało się mega dużo, ale jednak 14 dronów Scarlet, no takie... Myślę, że to nie jest złe dla NiPa. Zwłaszcza, że czwarta baza nie została zagrana w sensownym czasie. A powinna być w okolicach 6 minuty moim zdaniem, może nawet czasem wcześniej, bo tak jak mówię, mapa duża, więc ona bardzo zachęca. No i tak jak mówiłem, są te mutaliski, które są w stanie zaskoczyć no w zasadzie każdego procesa. Pytanie, czy zaskoczą NiPa, nawet jeżeli zaskoczą, no to w sumie i tak ma Void Ray, one nie są takie dramatycznie słabe na mutaliski, zwłaszcza w tych proporcjach, jakie zobaczymy, czyli około 6 Void Rayów kontra, no 7 nawet Void Rayów kontra 8 mutali, to na spokojnie, tylko trzeba to dobrze wszystko porozstawiać. Tutaj będą pylony chroniące przed mutaliskami, tutaj będą Void Raye, plus jeszcze nawet centry z Guardian Shieldem, także defensywa mam wrażenie... O, jeszcze niby możliwe, że zauważył Revelation w tym momencie mutaliski, no nie wiadomo, czy patrzył, ale taka szansa istnieje, no i zobaczy, jest jakaś reakcja albo dalsza kontynuacja planu zawodnika z Ameryki, Fleet Beacon, potencjał karierowy, potencjał do Mothershipa już tam się powoli właśnie pokazuje, widział, nie wierzę, że on to zauważył, nie? Co za po prostu zmysł jakiś, nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu spojrzał, po prostu zauważył. No i teraz te mutaliski kompletnie bezużyteczne, także na pewno... Zerk nie jest pocieszony tym faktem, bo nie ma gdzie zadawać obrażeń. Photon Cannon też zostanie dostawiony w każdej bazie, z tego co widzę, na wypadek, gdyby jednak raid mutaliskowy się miał odbyć. Przejście z Vintesfation Pit, więc chyba jest nadzieja na dłuższą grę ze strony Scarlet. Mutale nadlatują, dużo Void Rayów. No, sami widzicie, co się dzieje. Mutaliski nie są w tym momencie żadnym problemem. No i do tego... Karieru! Grane w 8 minucie 20 sekundzie, już się pojawiają, jest czwarta baza, no NiP gra swoją grę, trzeba to oczywiście otwarcie powiedzieć. Revelation na mutaliskach, to też oczywiście bardzo utrudnia szanse na cokolwiek nimi. Można jedynie tutaj no właśnie sobie trochę polatać, pouśmiechać się, ale niewiele więcej. Dlatego mamy przejście w Hydraliski oraz Infestory. Już nawet Pathogen Glance jest opracowywany. To ciekawe, zostało zrobione mimo wszystko ulepszenie do tych mutali, więc jakiś plan może... Tak, może w dalszej części rozgrywki po prostu zostaną dodane koruptory. Bardzo niedobry początek dla Zerga, no ale szukamy jeszcze oczywiście jakichś tutaj mniej więcej pozytywów. Jest zakopywanie, to może też oczywiście ładnie wykorzystać, ale Protoss nie będzie mieć akurat detekcji, chociaż no ciężko o brak detekcji, gdy są Oracle. No i do tego kanony, Stasis Ward. Ja wiem, że Hydraliski są mocne, bo są, ale na tyle Void Rayów, na te kanony, na Stasis Warda, na potencjalne Force Fieldy, to nie wystarczy według mnie. Nawet nie mógłby spróbować w to wjechać, no i troszeczkę przycisnąć. Oczywiście Mothership też już jest grany, także no ta pełnia protoskiej imby latającej za moment chyba będzie kompletna. No już może tylko brakuje Sztorma. Pytanie, jak dobrze Scarlet radzi sobie ze Skytosem, który jest utrapieniem wielu Zergów. Tutaj trzeba mieć naprawdę nie dość, że świetną ekonomię, świetną wizję na mapie, to jeszcze jakiś sposób mieć wszystkiego więcej. Jak widzieliśmy, ten początek gry poszedł po myśli NiPa, no i do tego jeszcze te wszystkie Oracle, które przetrwały, że w wcześniejszej fazie gry są w stanie robić Stasis Wardy, także Hydraliski nie ma mowy. O mój Boże, jeszcze ta wizja, to musi być bardzo frustrujące. To jest też co, o czym mówił nasz polski gracz Nercio, że Protoss jest taką bardzo kompletną rasą, że on w zasadzie no, ma wszystko, ma świetną defensywę, niesamowicie silne jednostki w późniejszej fazie rozgrywki i jednostka typu Oracle jest niesamowicie użyteczna. No wiesz, gdzie jest przeciwnik, to jest w StarCraftie no już naprawdę bardzo duża informacja. No nie da się ciebie zaskoczyć praktycznie, chociaż trzeba by na pewno w tym momencie zostanie złapany Fangalem. Uuu, nie spodziewał się, niby widział wszystko, niby
zorientowany, ale jednak no teraz na pewno NiP zadowolony tym, że nie będzie kontynuacji tej presji. Było no się tak, zagotowałbym się przez momencik, mam wrażenie. Dziwi mnie, że nie ma jeszcze obserwatora ze swoją armią, bo czyszczenie creepa jest no, taką dość podstawową rzeczą. Dopiero teraz Flitbeacon się Robotics Facility się kończy. Trochę późno będzie obserwator. Robiony dalej pancerz do jednostek latających oraz ulepszenia do zerglingów. Zerglingi oczywiście są ulepszane dlatego, bo są niesamowicie mobilne. No, latający Protoss nie jest zbyt mobilny. Także można właśnie też tymi tanimi jednostkami typu Zerglingi atakować ekspansję Protossa i łatwo je niszczyć, o ile nie, oczywiście nie będzie mieć tam defensywy. No on słynie z tego, że akurat wszędzie się broni bardzo dobrze, no ale kto wie, może uda się przedostać. I za moment pewnie zobaczymy, dokładnie, zobaczymy przejście w Storma. Taką już finalny, w taki finalny dodatek powiedzmy do Skytossa. No kurczę, tych Infestorów jest naprawdę tutaj cała masa. No może to się nam za chwileczkę skończyć, chociaż nie wiem, Scarlet rezygnuje z bitwy, no bo nie ma za bardzo limitu i część jednostek została złapana. Ile tych kanonów teraz nawalił NiP, mój Boże. Defensywa jest no, aż za dobra, mam wrażenie. Base Raida tutaj nie uświadczymy. Raczej Scarlet zamierza grać długą, pasywną grę, no i może to jakoś się ułoży. Ale mam wrażenie, że NiP już zbyt dobrze się uzbroił. Jak widzicie, jest na limicie. No i zaraz będzie, hehe, gra do bicie. Krąży. Jak sokół, jak jastrząb. Jak wściekła wiewiórka, jak wydra. Ale niczego nie może znaleźć, bo tutaj tama od bobrów, czyli spory. Tak, wiem, już trochę dziwnie się zaczyna robić, ale ja po prostu czekam na tę bitwę, bo nie lubię takiej wiecznej ka... O! Przejął? O. Okej, nieważne. Myślałem, że to było przejęcie na Oracle, ale może mi się przewidziało. Już zaczyna się robić dziwnie. Jest piąta baza oczywiście ze strony Niba. Zerk już na 6, więc też bardzo soczyście. Masa karierów. No już w zasadzie nie da się nic lepszego. Znaczy okej, okay, jeszcze są te hide... Nie, nie ma hide templarów. Wydawało mi się przez chwileczkę. Jedziemy, zbliżamy się. Fangale rzucone. Void Ray troszeczkę też nie najgorzej rozdzielone. Przejęty Mothership. Nie ma żadnych hide templarów. No atakuje NiP oczywiście Infestory najszybciej jak się tylko da. Jest też Revelation rzucony. Teoretycznie Protoss robi co tylko może, ale zobaczymy, czy jedna z tych zergowskich mimo wszystko nie wystarczy. Królówki zaczynają dołączać do bitwy. Kariery chyba już po części nie mają interceptorów. Od dołu też malutka bitwa. Koruptorów chyba jest zbyt niewiele. Tak, no za mało ma zerk w tym momencie, NiP mimo wszystko się przebija, te ulepszenia też nie są złe dla Protossa, na górze też widzę, że kariera, a jednak się coś tutaj udało zrobić, jednak te kilka kujnówek, jednak te pojedyncze hydraliski, jednak te koruptory ostatecznie wytrzymały, trochę mnie dziwi, że bez plus 3 NiP toczył tę bitwę, no może spodziewał się, że już będzie zakończone ulepszenie, ale wydaje mi się, że z nim bitwa nie byłaby taka trudna, no i teraz przejście w Storma, zobaczcie, 6 karierów jednocześnie, karieru... Odpowiedź ostateczna, ale zobaczymy, czy Scarlet teraz przypadkiem z kontry się nie odwinie. No ale jak się tutaj odwinąć, jak jest tyle kanonów? Trzeba Broodlordy robić, a Greater Spire oczywiście nieukończony. Tutaj na dole też widzę, że niesamowita walka mutaliska z adeptką, ale teraz skupmy się może na czymś innym. Skupmy się na tej pozycji, jaką chcemy pracować. No ale jak to, gdzie? Gdzie? Że tak powiem, no gdzie ma zaatakować? To jest wielki chiński mur. No może amerykański, a to jest ten mur na Meksykanów, tak, który miała zrobić Ameryka, no nieważne, jedziemy, powolutku, bitwa podgwiazdowa, ale ojej, zamrożony, opluty, o, to jest może jakiś sposób, to jest może jakaś metoda, no właśnie, teraz zostały zagrane kariery, ale one przecież nie są taką świetną odpowiedzią na koruptory, tutaj bardziej Void Ray powinien robić NiP, no i teraz dokładnie o tym pomyślałem, zaatakować jak najszybciej, dojechać te pojedyncze wyskakujące kariery, to jest na pewno świetny pomysł ze strony Scarlet, anulowany został Mothership Core, żeby rzucić fonowe czarze, żeby jeszcze się poratować, od frontu cały czas zalew zergowski się odbywa, no i kariery, czy one wypracują? Chyba wypracują. Razem ze Stalkerami ostateczną defensywę w głównej bazie, ale to wszystko z ogromnymi stratami na froncie. Chociaż 10 probek, ekspansja, no może jeszcze nie ma wielkiego dramatu, ale zaczynają dobiegać zerglingi. Powoli Scarlet łapie naprawdę dobry rytm i no trzeba przyznać, że jest tutaj skill w tych rękach. No ale Infestory już za bardzo energii nie mają, trzeba się chyba podładować i wycofać. Bardzo dobre ulepszenia posiada NiP, no teraz musi po prostu odbudować swoją świetną kompozycję i myślę, że już nie będzie to wyglądało tak źle. No ale jednak ostatnie kilka minut zdecydowanie na konto Scarlet. No nie sądziłem, że to się da przełamać, ale jednak Infested Terranie faktycznie są nie najgorszym wyjściem, bo jak tylko spadną z nich jajka, no to Stasis Wardy są uruchamiane, no i wtedy faktycznie reszta się wykluje. Także bardzo, bardzo ładna
ładny pomysł. Za chwileczkę pewnie będą Broodlordy robione i spokojnie będzie można zniszczyć kolejną bazę Niba. Dobra gra, Scarlet trzeba przyznać, no ale dalej bez tej decyzji Broodlordowej. Ekspansja na godzinie 6 za moment się powinna wyłożyć. Dalej walczy, dalej ufa swoim umiejętnościom Scarlet. No i co właśnie, po raz kolejny jajka wyrzucane. O, Scarlet, kanony oczywiście starają się to paratować, ale w tym samym momencie korotory rzucają się wprost na Nexusa, no i on za momencik powinien się wywrócić tutaj w głównej bazie. To jest to, o czym mówiłem! Proszę bardzo, oplute te wszystkie budynki tak, żeby nie mogły robić absolutnie nic. Bardzo mądra zagrywka ze strony Scarlet, no i oczywiście ten Nexus, tak jak mówiłem, padł. Bardzo ładnie to toczy, na tyłach dobra robota, od frontu, znakomicie, znakomicie, do tego rozsiew creepu, złota baza, wszystko jest tutaj zagrane jak należy, no. Jest rytm, jest siła, jest moc. Nib nie jest w stanie odbudować swojej armii tak szybko, jakby tylko chciał. No tutaj trochę koruptorów, bo i Drey odpowiadają. Nie wiem, czemu nie zostały one tutaj uruchomione. Mają specjalny tryb, którym zadają większe obrażenia. Co tu się wydarzyło? Wszystkie inwestory popękały. Ogromny błąd Scarlet. No ale czy to będzie ten element, który da Nibowi przewagę? Nie mam pojęcia. Przecież Scarlet ma cały czas bardzo dużo pieniędzy, może się odbudować. Ale teraz ładne stormy jeszcze lądują na koruptorach. Jest też Archon. Ten Archon też bardzo pomaga w takiej bitwie. No, zobaczymy zaraz, jak wyglądają straty, bo widzę, że obydwaj zawodnicy chwila przestoju. O wiele więcej gazu stracił Zerg, to jest całkiem ciekawe. No ale no, nasze minerały nie są aż tak ważne, gaz jest ważny tak naprawdę na tym etapie gry. Także no dziwo, Nip sobie radzi całkiem nieźle, ale zobaczcie na wydobycie. 1600 gazu na minutę po stronie Scarlet, tylko 700 u Protossa. No, w minerałach też to oczywiście korzystniej dla reprezentanta Kanady. Revelation rzucony, o wszystkim wie Nib, ale on musi teraz odbudować swoją ekonomię, to najszybciej jak się tylko da, jeszcze na godzinie 6 może przydałaby się kolejna ekspansja. Walka o Xel'Naga chyba za chwileczkę będzie, chociaż tak, no nie wiem czemu Nib jej nie kontroluje, bo to w zasadzie darmowa wizja o tym, co ma Scarlet i co planuje Scarlet. Nie wiem, tych sporów tutaj jest też nawrzucanych, ile się tylko da. Nib oczywiście poza karierami, tak jak mówiłem, potrzebuje też dużej ilości Void Rayów, nawet ich tutaj zrobił 13. Kariery jedynie 2. To był jednak błąd, żeby robić wtedy tych 6 karierów jednocześnie. Cały czas Void Ray, co mnie trochę intryguje, ale w sumie to nie jest głupi pomysł, bo dobrą kontrolą na Void Ray oczywiście są inwestory, a one wszystkie przed chwilą pomykały, więc może koncepcja Niba jest taka, żeby no teraz w tym momencie bardzo szybko zrobić dużo Void Rayów i zaatakować. Teraz mimo wszystko jest tutaj trochę tych inwestorów, ale właśnie, chyba bitwa się nie odbędzie mimo wszystko. No, nie wiem, nie wiem. No, ładnie złapany Archon, trzeba przyznać. To jest też groźna jednostka, tak jak mówiłem, przeciwko koruptorom. No, Zerglingą też na pewno. Teraz ładny skany ze strony Niba. Masa jednostek popękała, limit Scarlet spadł. Nib też oczywiście nie jest wymaksowany, ale za chwileczkę będzie. Ulepszenia bardzo duże u obydwu zawodników. Dalsze rozdzielenie armii. Nie ma tutaj też za wielu stormów z tego, co można zauważyć po energii High Templarów. Kontratak się nie uda, bo kanony wszystko ładno, bardzo ładnie broniony. Teraz Nib się rozłożył. Jak Ameryka, jak Kanada, jak Rosja. No ale z tego co widzę, to chyba tę bitwę po raz kolejny. Chociaż kurczę, no ciężko powiedzieć, bardzo ciężko powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że po raz kolejny wygra Scarlet i faktycznie może tak być, ale nie, teraz te Void Ray jednak się odpaliły i zrobiły robotę. Ale nie zmienia to faktu, że Scarlet za chwileczkę wyjdzie z kokonów po raz kolejny. Ciężko powiedzieć, kto na tym wyszedł lepiej. Naprawdę piekielnie wyrównany pojedynek, no ale oczywiście Nib już nie zamierza chyba się zawracać, bo za bardzo też nie może. Po raz kolejny Infested Terranie wyrzuceni z kokonów. Starają się zrobić co tylko mogą. No i jednak, tak jak myślałem, ostatecznie z tej bitwy zwycięsko wyjdzie Scarlet, bo za chwileczkę dobiegnie tutaj masa armii, ale no tracenie Infestorów jest bardzo słabym pomysłem. No wystarczyło to po prostu wycofać, ale może jest używany skup klawiszowy do całej armii. No błędy, błędy, stres, emocje, ale koniec końców Scarlet. Tak jak podpowiadała intuicja antyzergowska. Zobaczmy na emocje, teraz już powinny być takie bardziej wylewne, chociaż się zobaczy. Ostatnie momenty tej gry. Uwaga! Publika szaleje. No jednak bez emocji. Kto by się spodziewał? No może kolejny właśnie comeback będzie ze strony Scarlet, tak samo jak na Harsema. Wszystko się może zdarzyć oczywiście w StarCraftie. I nie tylko. Jednocześnie bardzo dziękuję za followy. Senwo Body Sims, Gwardiasu... Jak? Gwardiansu? Mazdep...
Kappa, Tinraf, Attila, Vintex, Demendo, Sox, NL. Thank you. Bardzo imponująca rozgrywka. W tym e-sporcie brakuje emocji ze strony zawodników, bo publiczność szaleje. Nie, ale tak naprawdę no, z tym brakiem emocji ja tutaj tak specjalnie... nie wiem jak to nazwać nawet, ale tak zaznaczam z przekąsem ten brak emocji zawodników, no ale oni to robią specjalnie oczywiście. Nie, że są jacyś bez emocji, tylko po prostu dzięki temu, że są w takim trybie mało emocjonalnym, lepiej podejmują decyzje. I po prostu lepiej takim oschłym być, a dopiero cieszyć się po wygranej. Albo przynajmniej dla nich tak lepiej jest, no bo nie wszyscy zawodnicy w ten sposób reagują. No dobrze, mamy kolejną grę, za chwileczkę się to wszystko nam załaduje. Przejdziemy na kolejną mapę, jednak nie będzie 3 do 0 dla zawodnika z Ameryki. Do której dzisiaj jest WCS? No jeszcze przynajmniej ta i 3 gry, więc no plus minus podejrzewam, że do trzeciej, może nawet w sumie i czwartej znowu to będzie. Czemu ten ekran tak zjeżdża? Dobra, sekundka, ja wyłączę clean feeda na moment, no niestety te dźwięki tak nie są zbyt elegancko przełączane. Ruszamy, ruszamy. W górnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, zawodnik z Kanady, czyli Scarlett. Czy będzie comeback, czy też nie będzie? W dolnym prawym rogu, w kolorze niebieskim, NiB, zawodnik z Ameryki. No jest potencjał, mówmy się, jest tutaj spokojnie, spokojnie szansa na zwycięstwo. Uuu, proxy hacha! Aaaa, nie uda się, zauważone! Nie będzie fejka. Nie będzie, nie będzie. Chociaż NiB teraz, zobaczcie, jak się zastanowił z tą probą. A nie, przepraszam, ona po prostu wraca z budowy Nexusa. Pytanie, czy NiB zauważył tę dronkę, nie? Nie wiadomo, nie wiadomo. A. Chyba, że tutaj będzie ta... O, jacie! NiB nie zauważył tej drony? Bo robi akurat gateway'a? No nie wierzę. Co tu się wydarzyło teraz? Jest robiony ekstraktor spawning pool. Tutaj jest oczywiście zablokowana ekspansja. Nie, no serio, to będzie haczerka? Nie wierzę. No nie wierzę. Ja myślałem, że to będzie, wiecie, jakie skitrane, nie? No ale w sumie to NiB widział, że drona wyjeżdża, no i powinien zauważyć. Musi się, na tym poziomie nie ma opcji, żeby tego nie zauważył. Aczkolwiek, no zachował się, jakby nie wiedział. Zachowałbyś się, jakby nie wiedział o tym, że ta drona wyjechała. Okej, okay, drugi gateway, Cybercore, to już jest pierwsza reakcja oraz oczywiście zelota. No dobrze, dobrze. No to nie jest nigdy to co chce robić Protoss oczywiście, czyli atak z probkami. To jest niesamowicie dużo straconych pieniędzy, jeżeli chodzi o NiB-a. Zobaczcie, wykres tutaj bardzo korzystny już dla Scarlett. Poszybowa w górę. I nie ma problemu z tym, żeby uzyskać i w ten sposób przewagę. Co więcej, pylon tutaj też został anulowany albo zniszczony, raczej anulowany. Tak, anulowany, bo... Ej, chwila, to jest nawet się na... Chwila, moment. O, jest, no pokazane, 25 minerałków straty. I teraz też haczerka została anulowana i to też nam jest pokazywane. To w sumie dobrze wiedzieć. Zatem początek według mnie jest zdecydowanie lepszy dla Scarlett, ale jeszcze zobaczymy jakie... Nie, według mnie to jest naprawdę mega dobre. Tak, 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 no. Bo to jest tak, że Scarlett w tym momencie no, zrobi sobie trochę zerglingów, przyspieszenie do nich. Te adeptki nie powinny zrobić zbyt wiele. Znaczy będzie okienko czasowe, w którym Protoss faktycznie może zadawać obrażenia. Ale koniec końców powiedziałbym, że to jednak faworyzuje Zerga. Mimo wszystko, no bo tak późna ekspansja Protossa, no to jest dramat w tym momencie. NiBowy dramat. Asymilator zajęty. Dwa zeloty mimo wszystko zagrane. No dobra, jeżeli NiB teraz tutaj elegancko presję wywrze, jeżeli NiB teraz zrobi obrażenia, to może to jeszcze będzie właśnie do przetrawienia. Ale ta adeptka druga jest strasznie z tyłu. Nie za dobrze dla zawodnika z Ameryki. No interesujące w sumie. Na pewno bardzo dużo zerglingów w tym momencie musi zrobić Scarlett. I też trochę intrygujące wydaje się to, że dalej jest zbierany gaz, mimo tego, że no jakby już tyle gazu, ile teoretycznie potrzebuje, to jest zebrane. Może jest jakiś pomysł na Dusa, jakiś szybki atak, nie wiadomo jeszcze. Oczywiście bardzo dobre mikro królówką, żeby uniknąć obrażeń. NiB stara się, no, zabić co się tylko da tutaj. No ale nic się nie uda, za dobre mikro ma Scarlett, no sorry, no znaczy, to nawet nie trzeba jakiegoś niesamowitego mikro. Zeloty padły za darmo, no tak jak mówię, taka sytuacja faworyzuje mimo wszystko zergów. O, Evolution Chamber. Czyżby jakieś plany na Olina?
na szybki atak. To jest też mapa, na której spokojnie w ten sposób można zagrać. Nie wiadomo, nie wiadomo. Trzecia baza zajęta mimo wszystko, ale z tego i tak dalej można oczywiście szybko zaatakować. Tutaj jest całkiem szerokie wyjście. Nip oczywiście też sobie z tego zdaje sprawę, już je uszczelnia. Robotics Facility, czwarty gateway, no. Dark Templary w planach, czy inne coś? No okej, okay, dobra, jednak Dark Templary. Znaczy Dark Templary. Archon dropa tam, Dark Templary. Dark Templary na ogół już nie działają na zergów, którzy w miarę dobrze wykonują zwiat, ale w sumie w takiej dość nietypowej grze może tego zwiadu nie będzie, no bo tutaj jest tylko jeden Overlord. Może się uda w sumie. Może to nie jest głupi pomysł, no w sumie to jest też taka nietypowa strategia w obecnym stanie gry. Tak jest, Zarnigi postarają się sprawdzić mniej więcej, co jest tutaj grane. Tak śmiesznie niby akurat w tym samym momencie wysłał duchy. Że niby na przestraszenie. Wysłał duchy, żeby przestraszyć, tak. Asymilatory zagrane w naturalu. Bo oczywiście 4 Dark Templary wymagają aż 500 jednostek gazu, no i to trzeba jakoś szybko zebrać. Ale zobaczcie, jak bardzo dobra gra. I zwiad przede wszystkim ze strony Scarlet. Zauważony Darkshine. No teraz tutaj jakieś natchnienie chyba wstąpiło. To ciekawe też, co robione ze... No nie wiem, czy to z tymi zerningami się zgadzam. Nie wiem, czy się zgadzam z tym Roachwarren w ogóle. No jest z Banic Nest. Bo chyba raczej Roachwarren byłby tutaj przydatniejszy. No chyba, że za pomocą królowych będzie się bronić Scarlet i zerglingów. Tak też się da, ale nie wiem, czy to jest takie perfekcyjne. No ale wielu zergów jest w stanie to zrobić i myślę, że Scarlet jak najbardziej też. Oczywiście Nip w swoim stylu idzie w dalszą zwyczajną odzież. On nie robi probek, to jest mega ważne, bo wiecie, można robić trzecią bazę, ale jak się nie robi probek, to i tak można mega mocno zaatakować. No i właśnie, te Baningi. Ja myślę, że Nip teraz wszystko podniesie. No i ucieknie oczywiście, bez strat. No coś tam ciachnął faktycznie. 12 zergingów do tej pory, 2 zeloty padły, ale tak jak mówię, podczas całej tej gry jednak Scarlet jest w całkiem niezłej sytuacji. Teraz odrobinkę lepszy przychód dla Protosa, no bo zerg musi zainwestować w jednostki militarne, ale z powrotem zaraz to pójdzie w drugą stronę, bo Scarlet ma 54 drony kontra 46. Mimo wszystko Nip nie będzie atakować się bardzo mocno z ekonomią dwubazową, bo dorabia kolejne probki, ale timing lekki sprzeda. W stylu takim bardziej zestawowym. Zest takie rzeczy bardzo lubi, z tego co pamiętam. No i to by jak najbardziej może wyjść, bo to też oczywiście zmusza zerga do tego, żeby robić więcej jednostek. Jak nie ma rołczy, jak nie ma dużo królówek, takie coś jest w zasadzie bardzo łatwym sposobem, żeby... Zobaczcie. No co, on to wygrał już? No nie wierzę. Archon chyba padnie. Dokładnie tak. No ale królówki też, zergniki też. To jest jeden z najprostszych sposobów. Oj, ten Warpist! Nie wiedziałem, że on taki czerwony. Jak grzejni w grudniu. No i teraz już widać, że... No jednak ta koncepcja, żeby mieć tak niewiele królówek, okazuje się być nie najsłuszniejsza. Tutaj słabo z kolei Nip, chociaż może Warpism doleci, nie wiem, doleci. O tak! Jeszcze Dark Templary, jeszcze zaprotosuje trochę Nip. Ale mimo wszystko jakoś się broni Scarlet. No! Jak widzicie, więcej królowych trzeba mieć do takiej defensywy. Ten Warpism albo by padł, albo obrona byłaby o wiele lepsza, bo to ile pieniędzy teraz trzeba było wydać, żeby to obronić, to jest no bardzo, bardzo niedobre. To są takie obrażenia niby bez obrażeń, nie? Ale to powinno być już ponad 60 dronek, a tutaj cały czas swobodnie niby atakuje i zmusza Scarlet do błędów, zmusza do wymiany się energii, znaczy tfu, nie energii, tylko tarczy Archonów za zerglingi, a to nigdy nie jest dobra wymiana oczywiście dla zerga. Także 55 dron, bardzo niedobra, nieciekawa sytuacja ze strony Scarlet. Widzę, że został tutaj też wyskautowany trochę niby i jego gatewaye, są robione immortale, drugi... nie, to jest pierwszy forge. Naprawdę bardzo ładna gra, no i do tego oczywiście klasycznie czyszczony creep za pomocą Archonów i Obserwatora. To takie klasyczne elementy, jeżeli chodzi o grę dobrych Protossów. No i za moment przejście w zeloty, immortale, Archony, klasyczny Nib. To z czego on słynął swego czasu i to jest to, jak wygrywał bardzo wiele gier na najlepszych zergów na świecie. Chociaż tak bardziej ostatnio Buildorderami widzę, że króluje. 9 dron teraz ze Sony Scarlet. No i to jest też moment, w którym Nip może trochę przeatakować. Zobaczcie, że niszczy te skały. I też, no znowu szuka timingu. Znowu szuka szansy, żeby właśnie nie dopuścić do tego, żeby Scarlet za łatwo zrobił te wszystkie drony. To, bo to, tak, to do czego dąży zerg, to jest 70 parę dronek. 77 na ogół, czasem 80. I Hydra Bane to jest naprawdę przepotentne. Więc co robi Nip? Oczywiście atakuje trochę wcześniej, zanim to nastąpi. W sumie cały czas presja ze strony Protossa. Skałki zostaną zaraz zniszczone. No i można oczywiście atakować. Pytanie, czy i tak tutaj nie będzie defensywy. No bardzo słabo to wygląda. 36 limitu od strony zerga, 56 w armii od strony Protossa.
No i to chyba się musi udać, aczkolwiek bardzo ładny kontratak z Erlingami na czwartą bazę. Nie wiem, czy to wystarczy. O, nawet nie anulowana baza. Pierwszy taki, no już dość zauważalny błąd. Brak opanowania ze strony Scarlet. Dalej podchodzi NiP. Nie no, chyba nie ma za bardzo tutaj jak obronić tej ekspansji Scarlet. Nawet jeżeli przeżyje, to pewnie haczerka zostanie zniszczona. Może takie coś zrobić Protoss. Jeszcze się nie decyduje. Teraz już jest konkretny gwiazd. No i Scarlet się rozłoży w tym momencie na łopatki. Czwarta baza, no fajnie, że jest atakowana, ale niestety za mało jest tutaj. GG! A NiP jest naprawdę demonem buildorderów. Jak widzicie, wyjaśnił. Za chwileczkę wywiad. No i ostatnie momenty z hali, w której to się wszystko odbywa. Mega mi się to podoba. Co gra? Co zakończenie? Co wynik? Ta sama mina, ta sama twarz. Łatwo dać wygrał. Reprezentant Ameryki, no publika oczywiście siłą rzeczy nie jest tym jakoś niesamowicie pocieszona. Także stosunkowo nietrudny pojedynek, no ale trzeba było przyznać, że ta kontra na Skytosa na Acolyte ze strony Scarlet była naprawdę bardzo udana. NiP, no, wywiad. There has been a little few boos here and there at the start of the series, but obviously that didn't throw you off in any way. Sorry, what? It didn't throw you off in any way. It's kind of a weird experience though, since normally the crowd is always cheering for me more than the other player, so I don't know, it's kind of interesting. Welcome to Canada, I guess. Man, how are you doing this? How are you staying so strong throughout the season? I think I just play a lot. I work very hard compared to most other foreign pros. Like, maybe even the hardest. So, like, if you just play that much and you're somewhat naturally talented like me, I think it's okay. Now, I'll let the crowd finish up. Now, this performance, this 2017 WCS, the performance that you're going through right now, it's never heard of, never seen. We've never had a triple crown in one same season in WCS, and definitely it's in the sight right now. Yeah, I'm really confident going forwards in the tournament. Like, Major was knocked out really early, and he's like my nemesis from all the other tournaments. He came really close to beating me a bunch of times. So I'm very happy. What? But you always win it. At Valencia, I lost to Major, so it was kind of rough, but I'm really happy with the rest of my bracket. I think I can definitely make the finals or even win it again. All right. Thank you very much for the interview. Congratulations to your advancement. Best of luck, buddy. Triple crown. Let's go. Pewne słowa zawodnika z Ameryki. Uważa, że ma dobry bracket, no i że może nawet wygrać całe wydarzenie. Ja jeszcze tutaj może chwilę pokażę ostatnie momenty z tego pojedynku, ostatnie krótkie wideo podsumowanie. Naprawdę silna postawa NiPa. No, umówmy się, czy Tru, czy Nercio będą mieli piekielnie trudne zadanie, jeżeli chodzi o walkę z NiPem w półfinale. No ale tak jak mówię, za chwileczkę jeszcze zobaczymy, w jakiej formie jest Koreańczyk, bo Nercio faktycznie też jest mocarny, ale no jednak z Protossami ma problem. Pamiętamy właśnie finał w Austin, gdzie właśnie Nercio przegrał z NiPem i ogólnie on nie lubi grać na Protossów za bardzo. Chociaż nie wiem, jaki Zerg jakoś uwielbia grać na terasę. No mimo tych wybuczeń niektórych dał radę sobie NiP z NiP presją. Także będzie krótka przerwa. No i za moment Nercio, nasz zawodnik, nasz człowiek na evencie World Championship Series Montreal. Zapraszamy na taką, no, siłą rzeczy krótką przerwę. Myślę, że za chwilę zrobimy też jakieś losowanie, jakiś raffle, ale to jeszcze nie teraz. Póki co zakończymy nagranie, tak, na YouTube'a. Także jak ktoś chce mnie wesprzeć, to śmiało subskrypcja, sub, like, follow, dzwonek na YouTubie. No i do zobaczenia, do następnego razu. Za moment kolejny Polak.